to już jest koniec. Ach, zostać roślinką do odlewania. Podszedłem. Życie odchodzi wraz z odchodami. Oko za ząb. Na brązowych drzwiach Wawrzyńca Gibertiego dynamiczna scena. Abraham złapany za miecz przez anioła. Ponoć tylko one to potrafią bez poranienia palców. Izak zatrzymany w geście chowania głowy w siebie. Ten gest powtarzać będą potem inne dzieci. Z Wołynia, Ruandy, Czeczenii. Przejdzie do historii pod nazwą rzezi niewiniątek, holokaustu, konkwisty, jak tylko sobie państwo życzą. Dzieci nie miały swego anioła, który powstrzymałby wprawiony w ruch skrawek metalu, nadając ciału sens. Pokora Amora. Na obrazie Jana Manockiego Wenera czesze chłopca o obrzydliwych skrzydłach nietoperza. Skupienie na twarzy, grzebień z kości słoniowej i jej czułe palce we włosach nie pozostawiają złudzeń. Poszukuje gnit. Aby chłopak nie wydobył się spod przymusowych pieszczot, trzyma go na kolanach. Amor wytrzymuje to z trudną pokorą. Odwrócony od higienistki spogląda na nas wyzywająco. Jakby zaczynał rozumieć, że nie zawsze mył się przed strzelaniem. Tylko strzały obok są rozrzucone, a łuk pod stopami Wenery nadal napięty. Kronika wsi francuskiej. Trzeba się pożegnać, więc jeszcze przed wyjazdem kupić upominki, kartki oraz znaczki, przekreślić swój pobyt, zabrać coś na dowód, że było się we Francji. Litrowe wino, najlepiej takie, które pił Miłosz na dobrowolnym wygnaniu, albo Herbert w podróży po świętościach sztuki. A raczej nie przyboś ze wsi, czy broń Boże komuch jasieński. Można też trochę muszel zebrać z dna bezdennego oceanu, który przy brzegu nie sięga do kostek. A muszle w Saint-Gilles-Croix de Vie mają kształt bydlęcych rogów albo sztucznej szczęki cioci, którą po jej śmierci używał wujek, choć była cokolwiek zbyt luźna i nie zastępowała wszystkich jego zębów. Tak to natura splata się z ludzkim pomieszaniem. Potem już tylko uważać, żeby się nie zgubić na dworcu przeludnionym przed ostatecznym rozstaniem.